Ale wtedy, kiedy w 1939 roku wychodzili z Kielc, wtedy jeszcze o tym nie wiedzieli. I ci chłopcy malowani szli radośnie. Poszli na wojnę, ale bić się o Polskę, o swój kraj, o swoją ojczyznę. Jak byli przygotowani? Tak jak całe polskie wojsko. Najlepszym kosztem, z gorącym, rozgrzanym sercem. Może brakowało im umundurowania, może brakowało im wielu rzeczy, ale serca mieli gorące. A co więcej, 20 kilka lat wolności sprawiły, że oni tej wolności posmakowali. I zdawali sobie sprawę, że za żadne skarby nie chcą, aby ich kraj tą wolność utracił. I tak oto pod bacznym okiem swoich dowódców szykowali się na daleką drogę, dla wielu na drogę ostatnią. I poszli. I tak jak wtedy żegnali oklaskami, tak samo państwo zareagowaliście dziś. Bo to chłopcy stąd. Chłopcy stąd, którzy, jak życie pokazało, już za kilka dni mieli przejść swój bojowy krzest. Czy ktoś wiedział, co się stanie? Nie. Nikt nie wiedział, co będzie za kilka dni. Ale wszyscy wiedzieli jedno. Będą śnić o swoim kraju. Będą śnić